Dzień dobry, ten piękny sobotni poranek, moi drodzy, mógłby być piękniejszy, bo naprawdę pogoda jest przecudowna. Fajnie jest wyjść z Gdańska i chociaż raz rano nie czuć powiewów wiatru na twarzy, więc jak najbardziej pasuje. Natomiast wiadomo, sobotni poranek po pięknej piątkowej nocy może być ciężki. Ale moi drodzy, nie przedłużając, jesteśmy na polu biwakowym Sadówka, niedaleko Łodzi. Jedziemy dzisiaj autokarem na zwiedzanie Łodzi z okazji 600-lecia tego miasta. A tu na tym polu biwakowym Sadówka jesteśmy dzięki zaproszeniu skierowanym do mnie przez Michała Nalepę i Agnieszkę, jego szanowną partnerkę, małżonkę. W każdym razie Michała Nalepę i Agnieszkę z pewnością znacie, nalepków, którzy zazwyczaj przygotowują przeróżne strefy retro różnych pojazdów kempingowych, zabytkowych, nie tylko, ale też kempingowych. I dzisiaj w jednym z takich właśnie samochodów śpimy, moi drodzy, bo śpimy w Michałowym Karmanie. Pięknym Michałowym Karmanie w świetnym stanie. Dzisiaj będzie naprawdę dużo, zarówno o Łodzi, jak i o samym polu biwakowym Sadówka, jak i o dużych, fajnych, różnych pojazdach kempingowych, które udało mi się tutaj znaleźć. Także nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zaczynamy! Zobaczcie, mówią, że takich kamperów już nie ma. Kamperów bazujących, słuchajcie, na starym Volkswagenie. No stary jak stary. W dalszym ciągu on świetnie trzyma ceny. Jest synonimem tak naprawdę jakości wykonania, trwałości. I zobaczcie, mamy do czynienia z samochodem typu Alcova, jakby nie było, zbudowanym właśnie na Volkswagenie z serii T. Niesamowita fura, do której właściwie producenci dzisiaj wracają, jeżeli chodzi o nowe zabudowy pojazdów kempingowych. W środku mamy spokojnie przestrzeń dla dwóch osób, ale zobaczcie, jaki jest fantastyczny stan tego samochodu, zarówno zabudowy, jak i chociażby samego koloru tego pojazdu. No i są takie rzeczy, które mnie bardzo cieszą. Malutka drabinka jest tutaj w tym miejscu zainstalowana, dzięki której możemy sobie wejść, proszę bardzo, na dach. Cyk, cyk, cyk. Nie mogło zabraknąć haka holowniczego. Nie mogło zabraknąć kamery cofania. Nie mogło zabraknąć takich nawet specjalnych miejsc do przechowywania rzeczy już oczywiście na postoju, a nie w trakcie jazdy. Zwróćcie też uwagę, że cały ten samochodzik jest naprawdę kompaktowych rozmiarów, a w środku, musicie mi uwierzyć na razie na słowo, jest kupa przestrzeni do tego, żeby swobodnie sobie tam bytować. Zacznijmy od samej szoferki. Podejdę sobie tutaj, tu. Otworzyć. Ja mam otwarte tutaj drzwi, moi drodzy. Nie, muszę się przedostać przez środek. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry, cześć, cześć. My tylko na chwilkę, przepraszam, że przeszkadzamy. Nie pozwalasz? No dlaczego? Zobaczcie, szoferka sama, dwa fotele, piękna kierownica w takim volkswagenowskim stylu, już pełne wypełnienie tutaj takich różnych gadżetów z nowoczesności, czyli mamy jakieś tutaj chociażby radyjko z takiej stacją multimedialną właściwie, pięciobiegowa manualna skrzynia biegów w tym miejscu. Co ciekawe, całą tą szoferkę możemy sobie odciąć za pomocą takiej kotary i wtedy w środku naprawdę się nie czujemy, że jesteśmy w kamperze. Tutaj do góry prowadzi taka drabinka i powiem Wam, że do tej pory miałem do czynienia z przeróżnymi tymi drabinkami w nowszych kamperach, ale trudno znaleźć tak fajną, drewnianą, dobrze wykonaną, naprawdę taką porządną, która jakby nie było swoje waży. Generalnie ta cała zabudowa wydaje mi się, że swoje waży, no ale dzięki kompaktowym rozmiarom ten rozmiar nie przeraża, oczywiście do 3,5 tony. Jedyna wada, o, tak zacznę od tego pojazdu, to prawdopodobnie ja mam tą wadę w głowie, bo Ania myślę, że śpi sobie tutaj bez problemu. Brakuje troszeczkę przestrzeni nad głową w tej sypialni, w sensie ta alkowa. Nawet tobie brakuje, jednak Ani też brakuje, słuchajcie. Także nie jest tu łatwo się zmieścić. Jeżeli chodzi o długość, szerokość, bezproblemowo w dwie osoby plus pies. Natomiast tutaj przestrzeni nad głową rzeczywiście brakuje i przy wychodzeniu z tego łóżka po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba uważać. Patrzcie, jaki kapitalny panel sterujący tutaj w tym miejscu. Wszystkimi funkcjami można jak najbardziej sterować. No i tu nasz
rozgardiasz, słuchajcie. Przepraszamy, że to tak wygląda, ale jesteśmy jak najbardziej tylko tymczasowo podczas wyjazdu i stoję po stronie, że koniec z pięknymi instagramowymi ujęciami, zwłaszcza w takim formacie vlogowym. Trzeba pokazać, jak jest, więc tak jest, słuchajcie. Rzeczy są rozrzucone po prawej. Rzeczy do nagrywania są rozrzucone po lewej. Przekąski, a właściwie opakowania po nich są rozrzucone na wprost nas. Miejsce na sprzęt jak najbardziej jest. A zobaczcie, to jest kupa przestrzeni, kupa szafek, trzy okna, piękny wielki salon, który możemy przerobić na dodatkowe łóżko. A kiedy się obrócę w to miejsce, mamy do czynienia z aneksem kuchennym. Oczywiście wszystko jak najbardziej jest sprawne. Nie ma tu mowy o żadnej niedziałającej kuchence czy jakimś gniazdku 230, wszystko funkcjonuje, wszystko świetnie, o, działa, nawet jakieś światełka, jest oczywiście też lodówka w tym miejscu, proszę bardzo. Zobaczcie, odwracam się, to jest wielka szafa, naprawdę wielka szafa. Zwróćcie uwagę, że to wszystko Wam pokazuję, będąc w kamperze, naprawdę mikroskopijnych rozmiarów, a idę sobie tutaj za ostatnie drzwi i zobaczcie, piękna łazienka. Bezproblemowy dostęp do toalety, do umywalki, do lustra. Oczywiście jest też kabina prysznicowa złożona właśnie o, z czegoś takiego. Czy taką roletkę musimy tutaj wokół sobie otworzyć i wtedy mamy oczywiście wyciągane o, w tym miejscu słuchawkę prysznicową. Pięknie, słuchajcie, wygląda ten karman. Dopytam potem Michała, który to jest rok, przekażę Wam niezwłocznie taką informację na ekranie, ale powiem Wam, że ta zabudowa, jej jakość, jej wygląd, jest jej użyteczność w tak małej przestrzeni jest niesamowita rzecz. A tutaj turbowent daje radę. Gdybyście się kiedykolwiek zastanawiali, czy warto inwestować w turbowenta, nie posiadając klimatyzacji, to jak najbardziej tak, bo po prostu jest chłodniej w środku. Co na śniadanie? Znowu trzeba dać lekarstwo. To będzie nasze śniadanie? To takie dziwne, nie? Nie mogłam mu podać, bo się... A gdzie to się podaje? Do buzi? Dobra. Jak przyjdziecie sobie do sadówki, do Michała i Agnieszki, no to zobaczycie takie furki oczywiście ustawione u nich. Generalnie to jest tak, że tam jest mniej więcej gdzieś ich dom, gdzieś w tamtym rejonie. Tu mamy wyjazd na pole biwakowe. Te pole biwakowe ciągnie się tutaj, tu wszędzie. No i tak sobie tutaj, moi drodzy, żyjemy. Z okazji 600-lecia Łodzi Michał wyciągnął wszystkie swoje te najlepsze furmanki, jakie ma. No i zobaczcie, ja powiem Wam szczerze, że jeszcze takie żuki pamiętam. Ja, 9.1 rocznik. To jest aż troszeczkę dziwne, ale słuchajcie, doskonale pamiętam sklepy obwoźne w takich żukach. W końcu wychowałem się na wsi, więc wiecie, jak to jest. Człowiek pewne rzeczy pamięta. Zobaczcie, co jest w środku. Oczywiście cały osprzęt Michała, przygotowane rzeczy do ekspozycji. Na pewno część tych samochodów z pewnością widzieliście Michała na targach karawaningowych, na innych zlotach, innych takich tego typu imprezach. A tu polonezik pick-upowy. Powiem Wam, że amerykańskie Dodge Ramy mogą się schować. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita przestrzeń transportowa. No i tak to sobie, moi drodzy, żyjemy. Trochę tutaj można by stwierdzić, że na takim małym agrokempingu. Pokaż kota. O, ale śliczny. O, dzień dobry. Siemanko. Jak się wabi? Zosia. Zosia? Po prostu Zosia. Piękne jest. Dzięki, chłopaki. No i tak to sobie stoimy. Pokażę Wam jeszcze przestrzeń tutaj za płotem. Jest sobie, moi drodzy, ogródek Agnieszki, oczywiście ogródek. Jest tutaj wielkie palenisko w tym miejscu. To właśnie tutaj rozpoczęła się wczorajsza piątkowa impreza. Tutaj siedzieliśmy do późnych godzin nocnych. Zobaczcie, jest tak swojsko, jest tak sielsko. Agnieszka mówiła, że często goście, którzy przyjeżdżają tutaj, bo oczywiście to miejsce oficjalnie pojawia się w ogóle na Park Fortnite, jest określane często przez gości jako takie nie miejsce kempingowo, karawaningowe, czy tam jak zwał, tak zwał, tylko taką przestrzenią jak u babci, jak u dziadków można się poczuć. To jest w ogóle imprezownia, ale ta imprezownia pokażę Wam wieczorem, bo tu jest, najlepiej ona wygląda, o, w świetle nocnym, a nie dziennym. Idziemy, moi drodzy, dalej. Sobie za róg, tak jak Wam mówiłem wcześniej, agrokemping pełną gębą. Mamy kury, koguty? Nie. Siemanko, daj jajko. No pożycz jajko. Możecie sobie tutaj się przejść, pospacerować, pooglądać. Proszę bardzo.
Siemanko. Cześć. Dzień dobry. A tam, moi drodzy, już jest taka przestrzeń, można by powiedzieć prywatna, bo tam jest dom Michałów. Ale co ciekawe, słuchajcie, Agnieszka zawsze i Michał powtarzają, że ich dom jest, przynajmniej podczas takich zlotów, jest po prostu otwarty. Ale nie tylko podczas zlotów, bo w momencie, kiedy macie sobie ochotę przyjechać tutaj do Sadówki i spędzić miło czas, to po prostu tu wjeżdżacie. Tak jest też generalnie napisane na Park Fortnite, że w momencie, kiedy przyjeżdżacie kamperem albo przyczepą, to kiedy tu dojedziecie, to automatycznie jesteście zameldowani. Ich dom jest waszym domem. I ostatnio była taka fajna sytuacja, że jeden z niemieckich klientów poprosił ich o możliwość wypicia kawy w salonie, w ich salonie, w którym oczywiście Michał też ma drobną ekspozycję z czasów odległych, z czasów historycznych i jest tam po prostu klimat związany z spędzaniem tego czasu. Samo spotkanie, sam zlot, bardzo kameralnie, bardzo rodzinnie. Nie tylko kampery i przyczepy kempingowe, ale także namioty. Generalnie to jest środek pola, tu nie ma absolutnie nic wokół, jest cisza, spokój, jest daleko od drogi, więc wszystkie na przykład psy, które przyjechały teraz na ten nasz, powiedzmy, mini zlot, mini spotkanie, sobie swobodnie biegają po całym terenie i świetnie się ze sobą integrują, a my jako właściciele nie musimy się bać, że one gdziekolwiek nam uciekną, bo zobaczcie, tego terenu tam, w tamtą stronę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejne furki u Michała. Proszę bardzo, mały Fiat, duży Fiat. Nie mogło zabraknąć przyciapki też, który przyjechał. Wreszcie mieliśmy okazję się poznać osobiście. Na pewno więcej będzie na kanale jakichś wspólnych produkcji. Dwie przyczepy tutaj jeszcze po prawej stronie, proszę bardzo. A tu, moi drodzy, idziemy. Gdybyście się zastanawiali, jak znaleźć Sadówkę u Michała. Nie jest to takie oczywiste, nie jest to jakoś miejsce komercyjne, nie jest to oznaczone specjalnie w mapsach Google'a. To szukajcie takiego samochodu na żółtych, oczywiście łódzkich blachach zabytkowych. No i tu wtedy macie wjazd z głównej drogi. Powiem wam coś, co mi się rzadko zdarza, naprawdę rzadko się zdarza, to wstać o godzinie 5 rano. A o 5 rano był dzisiaj wschód słońca właśnie tutaj nad Sadówką. Imprezę skończyłem, nie wiem, chyba po drugiej w nocy i naprawdę udało mi się dobudzić, obudzić. Budzik zadziałał i wstałem o 5 rano. I teraz zobaczcie przepiękne ujęcia, które nagrałem z drona, które puszczam wam właśnie teraz i które pokazują przepiękny wschód słońca właśnie tutaj nad Sadówką. Gramy! Jest nasz środek transportu, którym się przetransportujemy właśnie do Łodzi, do centrum Łodzi, na ulicę Piotrkowską. Tam są główne obchody właśnie 600-lecia tego miasta. No i oczywiście jedziemy perłą motoryzacji, bo jakżeby inaczej, pięknym autosanem, który pewnie większość z was kojarzy z dojazdów do szkoły, do pracy. To co, wsiadamy, moi drodzy, wsiadamy, nie czekając. Nie zakrywaj go! Uwaga! Smile! Ukanie jesteś? Mówią, że najlepsze imprezy są z tyłu autobusu. Nie? Ewentualnie kolacje. Ojciec, idź pogłośnie! Z tyłu siedzą same fusy! Chyba ty! Bawcie się dobrze, miło wspominajcie, pamiętajcie, wracajcie pełni sił, bo tutaj będzie dzisiaj jeszcze disco. Proszę pani! Kiedy mi się chce? To teraz szybko, proszę! A nie ma to czytać, proszę pani! Sim, kaczę kilej! Słuchajcie, ktoś przy tylnych drzwiach zostawił pełny kieliszek. Nie! To nie ja! To nie
bo tu wieje. Tu wieje. Tu jest jakikolwiek powiew powietrza w tym miejscu. Masakra. Ja już wiem, dlaczego te autobusy zostały wycofane z produkcji, słuchajcie. Ja już doskonale to wiem. 20-kilometrowa przejażdżka jest po prostu masakryczna. Jesteśmy w centrum Łodzi, moi drodzy, gdzie właśnie się odbywają obchody 600-lecia, jubileuszu 600-lecia tego miasta. Jedziemy. Patrzcie, jakie piękne. Adam Baś się wystawia z firmą Nordyjski. Prezentuje oczywiście stare i nowe przyczepy, jak najbardziej. Piękne są, słuchajcie, w nowym malowaniu. Nie wiem, czy to jest to malowanie, o którym pisałem Wam ostatnio na grupie, czyli że Niewiadów na swoje 50-lecie marki wypuścił właśnie specjalny model ze specjalnym malowaniem, wyposażeniem. I to jest prawdopodobnie, słuchajcie, premierowo ten model. Zaraz potwierdzę te informacje, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie właśnie ta przyczepa kempingowa. To jest ta, którą testowaliśmy właśnie z Anią i z Puzzlem wcześniej, taka typowo rodzinna z łóżkiem piętrowym. Test jest dostępny cały czas jak najbardziej na YouTubie, także możecie sobie go zobaczyć. Takie malowanie, takie malowanie. O, patrzcie. Na biwaku jest promocja na Centrum Łodzi, można by powiedzieć. Te wszystkie eksponaty, słuchajcie, Michała Nalepy zapewne doskonale znacie. Zresztą miasto Łódź z tego słynie, to jest niedaleko właśnie ten Niewiadów, produkcja wielka. No tu jest absolutny sztos, jeżeli chodzi właśnie o te przyczepy kempingowe. Na środku też Nysa niebieska, charakterystyczna, też Michała oczywiście Nalepy w świetnym stanie. Widzieliście ją na pewno nie raz, nie dwa na przeróżnych targach właśnie w Poznaniu. Chociażby tam Michał jak najbardziej przyjeżdżał, pokazywał ten samochód. Pięknie to wygląda. Wbijajcie, chłopaki. Łazienka? Łazienka. Ale fajny układ w ogóle, taki nietypowy. Zobaczcie, jest łazienka, proszę bardzo. Toaleta, łazienka, umywalka taka składana, okienko. Tu jest aneksik kuchenny. Jest salon. Ten salon pewnie na łóżko się składa. Ciekawe, czy łóżko jest wytrzymałe. Że nie pęknie. I zobaczcie, tutaj jeszcze są dwa łóżka pojedyncze w tym miejscu. Takie piętrowo ułożone, jedno pod drugim. Proszę bardzo, w tym miejscu. I czteroosobowa przyczepa, słuchajcie, jak się patrzy. Z wejściem nie z boku właśnie, a z tyłu. Na tylnych drzwiach macie wejście główne do przyczepy. Niesamowite. Każdy ma okno? Czy tu też ma okno? Też ma okno. Fajnie tu jest. Ile? Masz cenę? Dla wszystkich? Poka, poka. Poka, poka. Jak zaszczekasz, to możesz się tu wyjść. N-Cross 75. 89, słuchajcie, to jest najwyższa kwota, jaką możecie zapłacić za niewiadówkę. 89 tysięcy, więc zakładając, że ta może być za 89. Prawdopodobnie. Jest Adam, słuchajcie, Adam mnie poinformował, że to jest lekka przyczepka. 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej. Także tym możecie jeździć praktycznie za każdym autem osobowym, jakie w ogóle tylko macie. I uwaga, słuchajcie, jest najlepsza teraz. Ile obstawiacie, że to kosztuje realnie? Nie 80 parę, tylko 60 tysięcy złotych brutto. Taka cena startowa, cena bazowa. 60 tysięcy złotych brutto za Niewiadów Sport. Ja cię kręcę. Czteroosobowa z łazienką, z ciepłowodą, z bojlerem. 60 tysięcy złotych brutto. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziecie w stanie znaleźć tańszą przyczepę kempingową niż ta. Przepraszam, o której powrót? Powrót będzie za jakieś półtorej godzinki, ale jeszcze jedną wycieczkę będziemy robić, bo mamy komplet, ale wolny mamy autobus na następną wycieczkę też. Przepraszam, czy ta wycieczka to tak na trzeźwo wszystko? Oczywiście, ja najbardziej, a reszta to nie wiem. Rozumiem. Ja jestem tylko kierowcą. Rozumiem. Ale Nyskę masz pełną, Michał, ty. Tak, pełną mam Nyskę. Ile tam osób wchodzi? 9. 9? 9 razem ze mną, tyle mogę przewieźć. Ja cię kręcę, to jeździ. Cały czas. Tak, cały ale czas. Powiem ci, że jak dzisiaj przejechałem się tym autosanem, to nie chciałbym, żeby one wróciły na drogę. Nie chciałbym. Nie chciałbym. Jestem mokry jak pies, nie? W ogóle straszny. Nissan, Audi, Porsche, Jeep, Lada. A ty podobno od Niewiadówek jesteś, a nie od... A tak, tak się zdarzyło, ale jak ma się takiego przyjaciela...
kustosza. On zajęty jest wiecznie. Bardzo zajęty. A to wszystko twoje, Adam, czy tylko te nowe twoje? Nie, tylko nowe moje, to reszta wszystkich pięknie odrestaurowanych, albo już klasycznych, jak ten wieloryb. To są wszystko prywatne egzemplarze z kolekcji pasjonatów. Takie, żeby właśnie pokazać, że tą niewiadówkę można jeszcze odrestaurować, że ona cały czas żyje i jest mnóstwo takich ludzi, którzy chcą to robić. Jak ludzie podchodzą do niewiadowa dzisiaj? Są zadowoleni, ciekawi? Dzisiaj, zaskoczeni? Dzisiaj wiesz co, przede wszystkim to, co rozmawialiśmy wielokrotnie, o kurczę, to jeszcze to produkują? Tak, bo pamiętamy wszyscy ten moment, kiedy Niewiadów niestety jako firma państwowa ogłosił upadłość, ale tak, dalej to produkują. A najwięcej komentarzy, ty słuchaj, taką w dzieciństwie jeździłem, zobacz synku, zobacz córciu, tak? To jest najpiękniejsze, ale fajnie, fajnie, naprawdę masa ludzi, dużo takich fajnych rozmów, bardzo się cieszymy. Wiadomo, to nie jest impreza handlowa, tak? Tutaj jesteśmy po to, żeby pokazać się ludziom, pokazać markę i pokazać, tak jak powiedziałem, w roku 50-lecia naszej zapiekanki kultowej, pokazać Niewiadów i wczoraj, i dziś. Dzięki, Bartek. Dzięki. Bajka. Przepraszam, proszę pana. Po alkoholu nie można jeździć. Nie wiem, czy pan słyszał. Przepraszam bardzo. Po pierwsze... Na bocznych nie stoją. Po pierwsze, na bocznych nie stoją. Po drugie, to auto nie ma kluczyków. A po trzecie, ja nie prowadzę. Ja tylko w kółku jeżdżę. Ależ piękne. Takie rzeczy też już widzieliście. Wielokrotnie u Michała Nalepy. Ta charakterystyczna przyczepka namiotowa z tym, można by powiedzieć, dodatkowym bagażnikiem na dwa jednoślady. Proszę bardzo, połączone. No słuchajcie, klasyka motoryzacji, krótko mówiąc, ale zobaczcie, jakie tu są tłumy. Ile to jest mnóstwo ludzi, którzy kręcą się właśnie wokół niewiadówek, którzy patrzą na ten karawanik, wspominają troszeczkę, ale jednocześnie, tak jak mówił Adam, są zaskoczeni tym, że w dalszym ciągu jeszcze Niewiadów produkuje różne przyczepy kempingowe. Aniu, może takiego Jaguara ci kupię, patrz, pasuje ci dzisiaj do... Zobaczcie, Ania jest czerwona. Tak, pasuje? To na taki obok taki, wiesz, taki zielono-czarny, nie wiem, co to jest za kolor. Idziemy tutaj boczkiem chyba, co sobie przejdziemy? Były samochody, które trzeba majątki. Zobaczcie, no to Volvo. Volvo 444. Niesamowita sprawa. Piękny jest, nie? To jest naprawdę rewelka. No i nie ma się co, zobaczcie, oszukiwać, że to właśnie te Volvo przyciąga największą liczbę gości. No i oczywiście wojskowa grochówka, no bo jakby jej mogło zabraknąć. Powiem ci, tak ładnego Ursusa jak ten, w takim lakierze, tak wiesz, wypucowanego, to jeszcze chyba moje oczy nie widziały. No. Zazwyczaj na wsiach to trochę inaczej tak wygląda. Tam się inaczej ślinują. Inna jest ekspozycja, zupełnie. Tak. Ten jest ładny, taki kobiecy, bym powiedział. Bardzo. Nie? Jakby był różowy, faktycznie mógłby być dla Barbie. No, mów to fakt. Borewicz takim jeździł. O, jaki ładny. Znasz tego kawalera? Tak. Pamiętasz bajkę? Co ci? Miś. No, jaki miś? Jaki? Uszatek, no. Uszatek. Pięknie jest, słuchajcie. Piękna pogoda nam się przede wszystkim trafiła. To jest chyba najpiękniejsze w dzisiejszym dniu, bo żar dosłownie leje się z nieba. Jak widzicie, atmosfera głośna, ludzi mnóstwo. Ciężko przejechać, a co dopiero przejść? O, uwielbiam takie pierdółki. Pierdółki za pierdółkami. Patrzcie, jakie ładne rzeczy. Takie drobnostki z Volkswagenem, z Van Life'em, z generalnie całą tą właśnie otoczką kempingowo-karawaningową, ale patrzcie na tego przepięknego też Volkswagena. Niesamowity jest. Piękny, otwierany dach namiotowy. Te dwójkę, jeżeli mnie wzrok nie myli. Mam nadzieję, że mnie nie zrugacie w komentarzach i napiszecie, gdzie Bartek, te dwójka, te jedynka. Mam nadzieję, że to jest te dwójka. Ślicznie to wygląda, słuchajcie. Naprawdę pięknie. Kamper jako, słuchajcie, nośnik reklamowy, jak najbardziej, tak? Proszę bardzo, w pełni zintegrowane Rapido. I co tutaj promuje? Suplementy diety, Panavit, witamina D3, K2, tran, zdrowe żyły, zdrowa decyzja, przerwa akurat techniczna, ale zobaczcie. Kamper jako nośnik reklamowy z pewnością daje radę i się, słuchajcie, z pewnością się wyróżnia na tle chociażby od takiego zwykłego stoiska, proszę bardzo. Przy kamperze nikt obojętnie nie przejdzie, absolutnie. 600 lat łodzi. Łodzaj to truskawkowy. Bierzemy? Tak. Tak? To ja potrzymam pieska. A ja
dwa łodżajto. Proszę telefon. Pieniążka? Tak. W oczekiwaniu na łodżajto powiem wam tylko tyle, że to jest absolutnie tylko wyłącznie malutka część, malutki promil wszystkich atrakcji, które znajdziemy w Łodzi. Podczas tego weekendu dzieje się, moi drodzy, naprawdę, naprawdę dużo. A to dzisiaj właściwie jest taki tylko krótki wypad na tą najdłuższą, najpiękniejszą ulicę w Łodzi, przy której znajduje się największa ilość atrakcji, największa ilość też przeróżnych knajp, imprez towarzyszących, różnych atrakcji dla dzieci, ale tak naprawdę cała Łódź świętuje swoje 600-lecie i powiem wam, że do dzisiaj jestem zaskoczony, że Łódź jako sama w sobie nie posiada takiego naprawdę pola kempingowego z prawdziwego zdarzenia, przynajmniej tak było przez ostatnie lata, nie wiem czy cokolwiek się zmieniło w tej materii dzisiaj, ale chyba z tego co mnie pamięć nie myli, Łódź nadal nie ma pola kempingowego. Macie teraz inne miejsce położone blisko Łodzi, na które możecie się dostać właśnie chociażby autosanem, jak my dzisiaj. To co, kochanie? Na zdrowie. Zobaczcie, jakie piękna łódka. Co to jest? Jeszcze raz? Już zapomniałem tego określenia na to. Łodżajto? Łodżajto. To jest, słuchajcie, łódzkie mojito, łódzkie mojito. Łodżajto. Ale dobre, nie? O, pyszne. Jak taka guma balonowa. Flegamina. Jak flegamina. Jak flegamina, słuchajcie. Jak piliście flegaminę, to jest podobny smak. Powiem wam, że może temat mało związany z caravaningiem, ale przyznam, że po dziś dzień takie fury po prostu robią niesamowite wrażenie. Zresztą, zobaczcie, chyba nie tylko na mnie. I strefa zabawy, zobaczcie, dla dużych i młodych. Możemy się podpisać, możemy napisać tak naprawdę na tej ścianie, na co tylko mamy ochotę, jaką mamy myśl. Podejdźmy, zobaczmy, co piszą ludzie. Pewnie głównie się podpisują. Pięknie, słychać. Cudownie. Co prawda drona nie wziąłem, ale tutaj z delikatnego podwyższenia możecie zobaczyć cały widok na piękną Piotrowską w Łodzi. Pełno dzisiaj, absolutnie pełną gości i ludzi. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Takim, słuchajcie, do pracy na rolę, takim na wieczorną randkę, takim z kolegami na weekend, taki typowo męski, no a tym oczywiście w podróż do przyszłości. Generalnie, słuchajcie, jestem pełen. Zjedliśmy przed chwilą posiłek. Tych knajpek tutaj na całej Piotrkowskiej jest naprawdę mnóstwo. Jakiejkolwiek byście kuchni nie chcieli spróbować, czy greckiej, czy włoskiej, czy polskiej, czy jakiejkolwiek innej, to jak najbardziej znajdziecie tutaj mnóstwo przeróżnych propozycji. Moją chyba taką ulubioną wersją, taką typowo śniadaniową z ulicy Piotrkowskiej jest naleśnikarnia, a właściwie taka bardziej knajpa stylizowana na amerykańskie bistro, serwującą te amerykańskie pankejki. Przepyszna sprawa, dzisiaj byliśmy w greckiej knajpie, jest spoko, a czas oczekiwania na posiłek astronomiczny. Rachunek, o, może was interesuje, na ulicy Piotrkowskiej, drink, woda, dwa posiłki i jedna przystawka, 184 zł. Jak na dzisiejsze standardy, nieźle. Powiem wam, że czasem wystarczy zejść gdzieś z głównej drogi, by zobaczyć taką Łódź, którą ja przynajmniej kojarzę z wcześniejszych wyjazdów i Łódź, przede wszystkim taką, nie wiem, z kabaretów, chociażby z jakichś stand-upów. Rzeczywiście te kamienice, pełna betonoza, ani krzaczka jednego zielonego. Nie ma tutaj absolutnie, słuchajcie, nic, ale jest o wiele ciszej niż tam na tych głównych ulicach. Czasem wystarczy, moi drodzy, gdzieś skręcić, gdzieś w boczną uliczkę, żeby znaleźć takie miejsce jak to. W środku betonu tak naprawdę. Nie znajdziecie tu właściwie kawałka trawnika, no może naprawdę, dosłownie kawalątek. Ale jest klimat. Nie ma co gadać. Tylko by się tak
coś przydało. A co? Tak na sucho, tak woda. Siedzimy. Wodę? Wodę, bo upał. No to ja idę po wodę. Dojechaliśmy. Cały dzień jazdy, cały dzień zwiedzania, dojechaliśmy. Ten basen, nawet jak ma lodowatą wodę, to jest po prostu idealny wręcz do takiego schłodzenia tuż po takim przejeździe. Zobaczcie, 20 km zaledwie. Oho! Oho! Pies szczęśliwy? Tak? Szczęśliwy. Dużo zdrówka, szczęścia. Dziękuję pięknie. Zdrówka najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję bardzo. Zaczynam kroić na zdrowie naszej elity. Jeden. Start. Młoda szyjca. Ja. Mamy to. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego. Ja będę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Jak nawet Szema. O nie, tak. To jest porcja dla ciebie. Musisz. Musisz. Najwięcej w życiu przeżyłeś z nas wszystkich. Największy kawałek dostajesz. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. I co, moi drodzy, i tyle. Działo się naprawdę dużo. Poświętowaliśmy moje urodziny. Przyznam szczerze, że nawet się naprawdę nie spodziewałem absolutnie takiej niespodzianki, takiego tortu. Także bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję, bo niespodzianka świetnie się udała. Piękne miejsce, słuchajcie. Gdybyście mieli ochotę odwiedzić taki agrokemping, spędzić czas wśród naprawdę bliskich znajomych, to warto to zrobić. No i oczywiście Łódź też warto, moi drodzy, odwiedzić. To jest tak, że Łódź jest okrutnym miejscem, do którego nie warto przyjeżdżać. Zdecydowanie jest inaczej, jeżeli już szukacie na przykład inspiracji właśnie na taki weekendowy wyjazd. Proszę bardzo, dałem dzisiaj Wam gotowy przepis. Dziękuję, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce.